Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Pani Magdalena Biejat, Lewica. Dzień dobry. Pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa, dzień dobry. Pan Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry. Pan Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Drodzy Państwo, byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znaleźli się w więzieniu. Zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim pod nieobecność Andrzeja Dudy. Przez stołeczny areszt trafili do więzień w Radomiu i pod Ostrołęką. Uważają się za więźniów politycznych i rozpoczęli głodówkę. Po spotkaniu z ich żonami prezydent wszczął procedurę ułaskawieniową. Posłuchajmy prezydenta. Łaska, akt łaski, który wydałem jako prezydent, został wydany zgodnie z konstytucją. Całkowicie zgodnie z obowiązującymi standardami. Jest skuteczny i w moim osobistym przekonaniu, panowie posłowie, są nadal posłami w sposób legalny, całkowicie zgodny z polskim prawem. Mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych. O to wnioskuję także do prokuratora generalnego expressis verbis, aby panowie zostali w natychmiastowym trybie przez prokuratora generalnego, bo jest to tylko i wyłącznie w tym momencie jego decyzja. Ma pełne pole ku takiej decyzji, aby zostali natychmiast przez niego zwolnieni. Drodzy Państwo, będziemy o samym ułaskawieniu prezydenta rozmawiać. Prezydent powtórzył ułaskawienie, mimo że jak Państwo słyszeli, twierdzi, że zgodnie z prawem ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika już w 2015 roku po nieprawomocnym orzeczeniu w ich sprawie. Natomiast przejdźmy do tych okoliczności, które zaprowadziły Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za kraty. Pan Cezary Tomczyk, wiceminister obrony w rządzie Donalda Tuska. Czy naprawdę nie było innego rozwiązania niż wysłać policję do Pałacu Prezydenckiego? Musimy sobie zdać sprawę, że Pałac Prezydencki ani jakikolwiek inny urząd nie jest jakimś elementem eksterytorialnym w polskim państwie. Nikt tak nie twierdzi, ale jest, może wystarczyło poinformować szefową Kancelarii Prezydenta, że policja wejdzie... Szefowa Kancelarii Prezydenta została powiadomiona wtedy, kiedy przecież policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Zresztą tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły samej sprawy, wypowiadał się pan minister Kierwiński. Natomiast to, co powiem, może wydawać się szokujące przede wszystkim dla różnych ludzi związanych z PiS-em. Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. I naprawdę wiem, że to jest szokujące. Wszyscy są równi wobec prawa. Nie ma ludzi, którzy są równiejsi, tak jak to było u Orwella. Jeżeli ktoś jest przestępcą, to jego miejsce jest w więzieniu. I to też może być szokujące, że pan Kamiński i Wąsik nie są żadnymi więźniami politycznymi, bo to urąga logice i przede wszystkim urąga przyzwoitości, bo mamy na Białorusi na przykład więźniów politycznych i wolałbym, żebyśmy unikali tego typu sformułowań. Natomiast ja to, nie mówiłem, że nie są więźniami politycznymi. Jeśli mogę, tylko rozczaruję też niektórych, no bo właśnie to nie są więźniowie polityczni, tylko przestępcy. Pan Wąsik i pan Kamiński są skazani na wyrok bezwzględny więzienia przez Sąd Rzeczypospolitej Polskiej. Ten proces toczył się przez wiele lat. Jeżeli chodzi o akta sprawy, też raczej nie podlega to wątpliwości. Ja bym chciał... Dobrze, ale wie pan co, dobrze, to jakby mamy ocenę sądu. Pytanie jest takie, jakby jak to wygląda z punktu widzenia obywatela? Wąsik i Kamiński, kiedy mają zostać zatrzymani przez policję, przyjeżdżają do kancelarii prezydenta. Państwo do tej kancelarii wkraczają, czy policja wkracza w momencie, kiedy prezydenta tam nie ma, kiedy wyjechał, ale policja na polecenie MSWiA. W momencie, kiedy wyjechał na spotkanie z białoruskimi opozycjonistami, czyli to jest takie zabawa kotka i w mysz.
łyżkę między dwoma instytucjami, zupełnie... między obozem prezydenta a rządem. Panie redaktorze, mam zupełnie inne zdanie w tej sprawie. To znaczy nie chciałbym, żeby ktoś widział tę sprawę w taki sposób. Jeżeli w Pałacu Prezydenckim na przykład pan prezydent albo ktokolwiek inny zorganizowałby spotkanie z ludźmi, którzy są ścigani przez policję i którzy zgodnie z decyzją sądu mają być doprowadzeni do sądu, to procedura byłaby dokładnie taka sama. Przecież no... Właśnie nie można pozwolić, żeby państwo było ośmieszone w jakikolwiek sposób. Ci ludzie zgodnie z decyzją sądu mieli być przez policję i nie przez MSWiA, jak pan redaktor powiedział, tylko przez policję, doprowadzeni do zakładu karnego. I no tak, ale rozumiem, a kto podjął decyzję o tym hasłowo? Wchodzimy do kancelarii prezydenta. Czy to szef policji? Nowy szef policji, czy to minister Kierwiński, szef MSWiA, no kazał policji... Przecież to są procedury policyjne, panie dobrze, ale wejście, chce mi pan powiedzieć, że szef policji zdecydował o wejściu do Pałacu Prezydenckiego, tak? Wie pan, ja reprezentuję Ministerstwo Obrony Narodowej, ale procedury moim zdaniem w tej sprawie są bardzo jasne. To znaczy jest wyrok sądu, który mówi, i to jest wyrok sprzed kilku dni, który mówi, że trzeba tych, którzy są skazani, doprowadzić do zakładu karnego. Jest decyzja w tej sprawie, to znaczy jest wydany nakaz policji, przez sąd, panie redaktorze, i ci ludzie są doprowadzani do zakładu karnego. I zresztą tam jest ich miejsce, bo zostali skazani na wyrok bezwzględnego więzienia przez Wolny Sąd Rzeczypospolitej Polskiej. Moim zdaniem też ta kwestia nie ulega wątpliwości. Przypomnę, że oni podrabiali dokumenty, podsłuchiwali ludzi bez zgody sądu i z pominięciem ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Pan Wąsik w swoim gabinecie miał specjalną stację podsłuchową, podsłuchiwał ponad 6 tysięcy razy tak, ale polskich to, obywateli. Żebyśmy to są wszystko informacje, które są w aktach, które są znane opinii publicznej, a na pewno Wąsik, być powinny. Wąsik rzeczywiście miał taką pasję w czasach, kiedy pracował w CBA, ale to nie tego akurat w jego przypadku dotyczy wyrok, tak jak pan powiedział. Ale chodzi dotyczy... o to, że niezgodnie z prawem podrabiali dokumenty tak. w operacji przeciwko Andrzejowi Leperowi. Dodam, drodzy państwo, że kiedyś jeszcze, kiedy Krystyna Pawłowicz nie była politykiem PiS-u, to wydała w tej sprawie dokładnie opinię, na podstawie której ich skazał sąd, bo ona także stwierdziła, że przekroczyli uprawnienia podrabiając te dokumenty. Pan Łukasz Rzepecki, czy kancelera... Panie redaktorze, tylko jedno zdanie. Tam jest też kwestia przeprowadzenia kontroli operacyjnej, czyli podsłuchiwania bez zgody sądu i bez zgody prokuratora generalnego z pominięciem ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. To nie jest tylko kwestia legalizacji dokumentów. Mam przed sobą sekwencję, czy fragmenty sekwencji wyroku z 20 grudnia. Tak, tych elementów nie ma. Pan chyba wspomina inny wyrok nieprawomocny z roku 2015. Dobrze, przejdźmy do bieżących wydarzeń. Pan Łukasz Rzepecki, kancelaria prezydenta. Panie ministrze, czy to jest tak, że prezydent zamierzał ochronić Kamińskiego i Wąsika przed zatrzymaniem? Oni przyjechali do pana prezydenta w dniu, kiedy było wiadomo, że policja będzie ich próbować zatrzymać. Nie wyglądali na ludzi, którzy zamierzają kancelarię prezydenta opuścić. Panowie posłowie, pan poseł Kamiński i pan poseł Wąsik byli gośćmi pana prezydenta Andrzeja Dudy. O 11:00 no dobrze, panie ministrze, we wtorek ale akurat w dniu, kiedy mieli być zatrzymani? Odbyło się powołanie dwóch najbliższych współpracowników, panów ministrów na doradców, pana Żaryna i pana Pobożego. Później odbyła się rozmowa panów posłów z panem prezydentem, która została niedokończona i panowie posłowie jako goście pana prezydenta czekali na pana prezydenta, To ja mam krótkie żołnierskie pytanie. Czy kancelaria, inne spotkanie w Belwederze? Kancelaria prezydenta w Pałacu Prezydenckim ma pokoje gościnne. Czy Kamiński z Wąsikiem mieli tam zostać na noc? Nie mam takich informacji, czy mieli zostać na noc, czy po spotkaniu, czy dokończeniu spotkania z panem prezydentem mieli opuścić Pałac Prezydencki, bo pan prezydent Andrzej Duda stoi na stanowisku niezmiennym, że akt łaski obowiązuje w sposób skuteczny od 2015 roku. I ci panowie są posłami na Sejm Rzeczypospolitej, dlatego pan prezydent... No dobrze, ale panie ministrze, to mamy sytuację taką, że ja rozumiem. W sposób jawny, panie redaktorze... Nikt nie mówi, że tajny, na tylko chodzi wtorek, o to, że... A z drugiej strony, dokończę, a z drugiej strony pod osłoną nocy państwo zarządzane przez premiera Donalda Tuska wprowadziło policję, która w sposób niekulturalny wyprowadziła panów posłów, którzy
na co dzień zajmowali się walką z korupcją, którzy w ocenie pana panie prezydenta ale nie tego dotyczy orzeczenie sądu, panie ministrze. Panie ministrze, ja rozumiem. Powinni jak najszybciej zostać dobrze. Dobrze, ale tu mamy, rozumiem, że prezydent nie uznaje wyroku z 20 grudnia. Jest wyrok sądu okręgowego, który skazał ich na bezwzględne więzienie. Pytanie jest takie, powiedział pan, że zostali wyprowadzeni w sposób niekulturalny. Co ma pan na myśli? To nie jest wyrok, panie redaktorze, to jest werdykt, bo tego werdyktu być nie powinno, bo obowiązuje prawo łaski zastosowane przez pana prezydenta zgodnie z artykułem 139 Konstytucji. Dobrze, ja rozumiem, tylko że zaczęliśmy program od wypowiedzi pana prezydenta. Sposób niekulturalny, to znaczy taki, panie redaktorze, że to, co mówił szef gabinetu prezydenta, minister Marcin Mastalerek, panowie posłowie, goście pana prezydenta, zostali w sposób brutalny wyprowadzeni z gabinetu ministra Mastalerka. Wtedy nie było na miejscu. Pan nie ma to żadnego znaczenia. Zna relacje od pań, które były na miejscu, które popłakały się, jak widziały, w jaki sposób policja powiedział pan dwie rzeczy. Który został uderzony o futrynę podczas nieobecności głowy państwa, gospodarza, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale chwileczkę, przepraszam, ja muszę to doprecyzować. To było zachowanie niekulturalne czy brutalne, bo pan używa tych słów zamiennie. W mojej ocenie te działania policji nigdy nie powinny mieć miejsca. Dobrze, a nie o to pytam. Pytam, jak one wyglądały, pana zdaniem. Bo to jest działanie na szkodę Rzeczypospolitej. To obniża naszą pozycję międzynarodową. Jeżeli ja widzę... To nie są przestępcy, to są osoby, które zostały wobec nich zastosowane prawo łaski. Więc to nie są... Dobrze, panie ministrze, chwileczkę. Zaraz przejdziemy, drodzy państwo, legalny i prawidłowy. Łatwiej nam będzie w tej emocjonalnej sprawie rozmawiać, jeżeli państwo będziecie w minimalny sposób honorować mój sposób prowadzenia dyskusji. Ostatnie pytanie. Dobrze, gdyby pan mi opisał tę sytuację, pan nie był, rozumiem, na miejscu podczas zatrzymania, gdyby pan z opowieści pracowników Kancelarii Prezydenta opisał tę sytuację. Kamiński został w jaki sposób uderzony o framugę? Co to było? Czy to było celowe działanie policji? Czy on stawiał opór? Cokolwiek, niech pan powie więcej naszym słuchaczom i widzom. Panie redaktorze, jeżeli wszyscy wiemy, jakiej postury jest pan minister Mariusz Kamiński, jeżeli został pan minister Mastalerek, mówi o tym, że pan minister został uderzony o futrynę przy wyprowadzaniu, został skuty kajdankami i w taki sposób została ta cała procedura przeprowadzona, to pokazuje jasno i wyraźnie, że obecna władza nie liczy się z żadnymi zasadami. Robią wszystko na rympał. Dokonują decyzji na podstawie uchwał, a nie w granicach obowiązującego prawa, ustaw, konstytucji, prerogatyw prezydenta. Czy ktokolwiek z pracowników... Tak nie powinno być. Ostatnie zdanie do pana ministra Tomczyka. Mówiliście państwo o praworządności. A tej praworządności od 13 grudnia nie cały program będzie, mam wrażenie, o praworządności. Panie ministrze, panie ministrze, czy ktokolwiek z pracowników prezydenta obecnych tam, bo mówi pan o ministrze Mastalerku, jego nie było. Ja też nie słyszałem, nie kwestionuję tego, ale nie słyszałem ze strony żon obu polityków, Kamińskiego i Wąsika, informacji o jakimś brutalnym zatrzymaniu i uderzeniu we framugę. Czy ktokolwiek z pracowników kancelarii prezydenta nagrywał to spotkanie, albo czy jest innego typu monitoring tej sytuacji? Panie redaktorze, prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające odnośnie tej sytuacji. Poczekajmy na ustalenia. Będziemy mówić o wojnie w prokuraturze, więc zanim dojdziemy do tego elementu, gdyby pan zechciał odpowiedzieć, nie wchodzę w kompetencje prokuratury. Pytam, czy jest jakiś materiał zdjęciowy albo wideo? Nie wiem, nie mam takich informacji, natomiast mogę powiedzieć jedno, kontynuując, że to zdarzenie
nigdy nie powinno mieć miejsca w praworządnym kraju, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Czy policja słusznie zrobiła, wchodząc do kancelarii prezydenta, kiedy byli tam ministrowie, byli ministrowie Kamiński i Wąsik? Od nieobecność prezydenta Rzeczypospolitej, gospodarza miejsca. Uważam, że to dość było niefortunne, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Żałuję, że to zrobiła, głównie dlatego, że chciałabym dać szansę panu prezydentowi, żeby nam pokazał, czy rzeczywiście zaprosił ich tam na rozmowę, czy zaprosił ich tam na dłuższe koczowanie, bo pan minister przed chwilą dał mnie wprost do zrozumienia, że być może mieli tam nocować. I zwracam też uwagę, że kiedy rozmawiamy o tej sytuacji, to odpowiedzialność za nią ponosi również pan prezydent. To znaczy nie byłoby jej w ogóle, gdyby pan prezydent nie postawił sam siebie w sytuacji strony w tej sprawie, gdyby nie zaprosił panów Kamińskiego i Wąsika, a następnie nie pozwolił im na zostanie tam na nie wiadomo jak długo. I mamy sytuację, w której prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, głowa państwa, staje się bohaterem memów na równi z autobusem numer 180, w której po prostu ośmiesza urząd, który sprawuje. Mówimy, której... drodzy państwo, ja tylko powiem, że jedna z wersji jest taka, czy ministru pana prezydenta, na przykład pana ministra Kolarskiego, że prezydent próbował, kiedy dowiedział się o tej operacji, szybko wrócić z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego. Wjazd do Belwederu był zastawiony przez autobus i zdaniem ministra Kolarskiego to mogła być nieprzypadkowa sytuacja. Czyli sugestia jest taka, że Rafał Trzaskowski zatrzymał autobus linii 180 pod Domyślam się, że ministrowie rzadko, że im się zdarza jeździć komunikacją publiczną. Ja zdarza mi się tamtędy jeździć, również autobusem 180. I tak się składa, że zaraz przy bramie Pałacu Belwederskiego są światła, jest sygnalizacja świetlna i tam po prostu ten autobus pewnie stał na czerwonym świetle. Na tym polega problem, panie redaktorze, że tutaj mamy do czynienia z groteską, niestety. Mamy dwóch szefów służb, którzy po kwartale, oni kwartał temu zarządzali tymi służbami, które teraz ich zatrzymały. Ale mamy ludzi, którzy wylądowali w więzieniu, co nie jest rzeczą miłą i ja absolutnie nie zamierzam się z tego śmiać. I jednocześnie prezydent, twierdząc, że ułaskawił ich zgodnie z prawem w roku 2015, tym razem powtarza, że po raz wtóry rozpoczyna procedurę ułaskawieniową. Tak, to jest też bardzo ciekawe, że ci panowie siedzą w więzieniu. Szanowni państwo, prezydent zapędził się w kozi róg. Mamy sytuację, w której wydał akt łaski na podstawie konstytucji wobec panów, wobec których nie zostało przeprowadzone do końca, nie zapadł prawomocny wyrok. Mamy wyrok w 2015 roku, którzy nie zostali przez Trybunał Stanu, tylko ta okoliczność wyłącza zastosowanie prawa łaski. Pozwólmy powiedzieć pani. Proszę mi dać dokończyć. Mówię teraz o pewnych faktach. Fakty następnie są takie, że w 2017 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie, postanowienie w sprawie tej decyzji prezydenta, mówiąc, że dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, prawo łaski nie powinno być wykorzystywane. I jest to dla mnie, argumenty, które za tym przemawiają, są dla mnie dość oczywiste. To znaczy, wydanie prawa łaski w trakcie trwania przed zakończeniem wyrokiem prawomocnym takiego postępowania oznacza, że zarówno oskarżonym, jak i osobom, jak i drugiej stronie procesu odmawia się prawa do sądu, bo w sytuacji przerwania tej całej procedury ani oskarżeni nie mogą się odwoływać. Oni się zwrócili, ja widziałem te dokumenty, drodzy państwo, no Kamiński odręcznie napisał wniosek o ułaskawienie, więc to nie jest tak, że działa mu się szczególna krzywda, on chciał oczywiście on tego chciał, ale mówimy teraz o pewnej sytuacji, w której pewnym prawie, które i wykładni konstytucji, którą przeprowadził Sąd Najwyższy. I teraz prezydent bardzo długo utrzymywał, że ten akt łaski mimo to jest w mocy, a następnie, jak pan słusznie zauważył, wyszedł kilka dni temu na konferencję prasową i oświadczył, że jednak będzie stosował prawo łaski, tylko nie na podstawie konstytucji, a na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego. Co tu się wydarzyło? To nadal jest decyzja prezydenta, bo miejmy tego świadomość. Prezydent jedyne co robi, to komplikuje tę sytuację jeszcze bardziej, próbując przerzucić część odpowiedzialności politycznej, tym razem na ministra Bodnara. Ale prawda jest taka, że w tej procedurze, co prawda minister Bodnar jako prokurator generalny wydaje opinię na temat tego, czy prawo łaski się panom Kamińskiemu i Wąsikowi należy, czy nie, ale ostatecznie, co z tą opinią zrobi prezydent, to jest tylko i wyłącznie decyzja prezydenta. To ja może chwileczkę, to co państwo, to ja jeśli państwo pozwolą. Więc
Najpierw ja wyjaśnię. Działa czy nie działa? Są ułaskawieni czy nie są ułaskawieni? Wyjaśnię, to jest potem, absolutny bajzel. Drodzy Państwo, chwileczkę. Najpierw ja wyjaśnię. Panie Mistrze, chwileczkę, ale jeszcze mamy dwóch uczestników dyskusji. I ja tylko wyjaśnię, drodzy Państwo, że w 2015 roku prezydent sięgnął po taki prosty akt łaski zapisany w Konstytucji, a w tej chwili tak nie robi, tylko sięgnął po ułaskawienie, które jest opisane w procedurze karnej. A w związku z tym wystąpił do ministra Bodnara o opinię, bo w tej sprawie Bodnar jako prokurator generalny, a także sądy, które sądziły, muszą wydać opinię. I jednocześnie prezydent wystąpił do ministra Bodnara o to, aby do czasu ułaskawienia zwolnił Kamińskiego i Wąsika z więzienia, a minister Bodnar wcale się do tego nie spieszy. Posłuchajmy Donalda Tuska. To, co może być zaskakujące, nie tylko dla mnie, to to, że pan prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale jednak nie wydał aktu łaski. Tak naprawdę, i to jest, to może być męczące też dla, również dla widzów waszych stacji, że tak do końca nie bardzo wiadomo, czy pan prezydent chce ich ułaskawić, czy ich ułaskawił, czy czeka, aż minister sprawiedliwości podejmie decyzję o wypuszczeniu z miejsca odosobnienia panów Wąsika i Kamińskiego. Tak naprawdę może nie zaskoczenie, ale mam takie pragnienie wewnętrzne, żeby wreszcie w Polsce, i to był jeden z głównych moich celów wtedy, kiedy rozpoczynałem kampanię, żeby w Polsce każdy zajmował się tym, co do niego należy. Drodzy Państwo, ta procedura jest o wiele dłuższa. Oczywiście, jeżeli Bodnar nie zwolni Kamińskiego i Wąsika, to oni mogą posiedzieć nawet do wiosny. Pan Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Mamy do czynienia tutaj z bardzo ciekawym sporem tak naprawdę na najwyższych szczytach władzy o to, kto co może. Pani Biejat wspomniała, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwość konstytucyjną. Otóż w naszym ustroju Sąd Najwyższy nie jest od rozstrzygania wątpliwości konstytucyjnych, tylko jest od tego Trybunał Konstytucyjny. Po wyroku Sądu Najwyższego, który stwierdził, że prezydent niewłaściwie wydał postanowienie o ułaskawieniu. Wyrok 2017 roku. Mieliśmy następnie jeszcze 3 wyroki Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, które pani przemilczała i które przemilczają politycy Platformy. I one wskazywały, że prezydent miał prawo zastosować tak zwaną abolicję indywidualną, czyli ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem. To, jaką my mamy opinię w tej sprawie, czy nam się podoba, że tak może być, czy nie, to jest w sumie zupełnie nieistotne. Faktem jest, że w wielu państwach na świecie, w tym Stanach Zjednoczonych i w kilku państwach europejskich, istnieje to w porządku prawnym. Faktem jest, że konstytucja tego nie zakazuje. Faktem jest, że mieliśmy w przeszłości jako Polacy konstytucje, które tego zakazywały, a ta nie zakazuje. I prezydent postanowił tak zrobić. Nie jest to narzędzie nieznane w doktrynie prawa. Nawet było opisywane w podręcznikach, które, co ciekawe, treść się zmieniała już po tym, jak prezydent zastosował to. I teraz tak. Ja uważam, że panowie Wąsik i Kamiński, kierując CBA, prawo złamali. Powinni ponieść konsekwencje. Natomiast z drugiej strony musimy respektować porządek konstytucyjny, czyli jeżeli prezydent ich ułaskawił i wprost napisał, że umarza w tym akcie ułaskawienia, że umarza postępowanie, no to bez podważenia kompetencji prezydenta, szczególnie po wyrokach TK, nie można tego kontynuować. No to jak pan ocenia powszechne sądownictwo, które od 2017 roku z przerwami jednak tę sprawę kontynuowało? Panie redaktorze, dla każdego, kto ma oczy na miejscu i głowę zdolną do rozumowania, jest jasne, że mamy w sądownictwie bunt przeciwko pozostałym władzom. To znaczy w sądownictwie jest wewnętrzny, ogromny konflikt i bunt przeciwko władzy. Świadectwem tego jest nie tylko to, że po ułaskawieniu przez prezydenta sędziowie, czy sędzia któryś konkretny sądu okręgowego w Warszawie już po wyborach nabrał odwagi i postanowił prawomocnie skazać. Tam było troje sędziów zawodowych. Tak. Nie tylko to jest świadectwem tej anarchii, ale także ta sytuacja z wygaszaniem mandatu. No przecież sytuacja, gdzie Sąd Najwyższy, za co Sąd Najwyższy odpowiada? Za jedność orzecznictwa. I nagle dwie izby orzekają w sprzeczny sposób. Jedna z nich bez podstawy ustawowej. Ignorowane jest postanowienie pierwszej prezes. Sędziowie sobie podkradają dokumenty. Przecież to jest komedia. Dobrze. To jest republika bananowa. Jak pana zdaniem wyjść z tej sytuacji, wy proponujecie reset konstytucyjny. No, naszym co to miałoby oznaczać? Są jakby... Przede wszystkim, dlaczego jest taki ogromny konflikt? Bo Platforma nie może zaakceptować i cała ta nowa koalicja centrolewicowa, oni nie potrafią zaakceptować faktu, że nie mają pełni władzy w państwie. Oni by chcieli rządzić tak jak PiS, ale nie mając prezydenta. Więc zaczęło się rządzenie dekretami, rządzenie wykrętami prawnymi, jakimiś trikami, oświadczeniami. Dobrze, ale wie pan, a nie ustawami. Ale nie Tusk wpakował, upraszczając, Kamińskiego za kratki, tylko sąd okręgowy w orzeczeniu 20 grudnia. To prawda, dlatego wspomniałem o
o tym, że jest ogromny konflikt w sądownictwie. Natomiast nawiązuje też do innych sytuacji. Ale czy pan uważa, że 20 grudnia trzech zawodowych sędziów, tak zwanych starych sędziów, skazując Kamińskiego i Wąsika na 2 lata odsiadki, kierowało się względami politycznymi, a nie merytorycznymi? Panie redaktorze, co ja uważam, to jest nieistotne. Liczę się fakty. Właśnie, to jest bardzo istotne. Jest pan wicemarszałkiem Sejmu. Jest i stawia istotne. Pan zarzut, że część grupy sędziowskiej, czy część sędziów występuje przeciwko PiS-owi z powodów politycznych. Więc ja pytam, czy to jest wyrok polityczny, istotne pana jest, zdanie? Co oni... Nie, opinie nie mają znaczenia. Wszyscy się przerzucają opiniami. Ważne są fakty. Oni zignorowali postanowienie prezydenta o ułaskawieniu i 3 wyroki TK, które wspierają prawo prezydenta do takiego ułaskawienia. Oni to po prostu zignorowali. Nie wiem, czy oni należą do tej grupy sędziów, która uważa, że Trybunał Konstytucyjny obecnie nie istnieje, czy jaki mają pogląd. Nie znam tych ludzi. Nie jest to dla mnie istotne. Natomiast faktem jest, że gdyby respektowali porządek konstytucyjny, czyli prerogatywy ja prezydenckie, a czy pana zdaniem, wykładnie a czy pana TK, zdaniem, czy to pana, nie powinni skazywać. A czy pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od byłej władzy obecnej opozycji? Nie jest i nigdy nie był. Trybunał Konstytucyjny jest kształtowany przez władze polityczne w naszym państwie. Okay, ale czyli... W przeszłości czynni politycy trafiali do Trybunału Konstytucyjnego dobrze, i kształtowali dobrze, jego orzecznictwo. Dobrze, ale to pójdźmy dalej. Ale czy pan uważa... A PiS wręcz próbował upartyjnić TK. No dobrze, jeżeli PiS próbował upartyjnić Trybunał, to czy te 3 orzeczenia, których pan wspomina, no już podjęte od momentu, kiedy Julia Przyłębska była szefową Trybunału, orzeczenia w sprawie kształtu ułaskawienia, to było orzeczenie merytoryczne czy polityczne? I takie, i takie. Dlatego, że zawiera w sobie elementy merytoryczne i ma charakter polityczny. I co więcej, uważam, że każde orzeczenie wcześniejsze Trybunału Konstytucyjnego ma charakter polityczny. Jak na przykład Trybunał Konstytucyjny klepnął, że może rząd Tuska zabrać pieniądze z OFE, to było merytoryczne czy polityczne? I takie, i takie. Wmawiano nam, że to są pieniądze nasze, które sobie odkładamy, ale Trybunał Konstytucyjny stwierdził, hola, hola, to nie były wasze pieniądze. W reklamach was oszukano. Teraz te pieniądze będzie gospodarował premier Tusk. Pan Ryszard Czarnecki, jak pan ocenia te decyzje prezydenta, który nie przyjął takiej prostej, konstytucyjnej ścieżki ułaskawienia, wtedy Kamiński z Wąsikiem właściwie od razu by wyszli na wolność, tylko przyjął taką drogę, że włączy w to prokuratora generalnego sądy, że ta sprawa dłużej będzie trwała. Jak pan to ocenia z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydent nie powinien szybko ich uwolnić? Prezydent locutus causa finita. Prezydent zabrał głos, sprawa zamknięta. No nie do końca zamknięta, dlatego że minister Potter nie zamierza się spieszyć wypuszczeniem ich przed dopięciem procedury ułaskawieniowej. W wymiarze politycznym pan prezydent mógł skorzystać z takiej właśnie formuły, no i w pewnym sensie, mówiąc wprost, przerzucił piłeczkę odpowiedzialności na rząd, na ministra sprawiedliwości. I to teraz minister sprawiedliwości jest odpowiedzialny, i to w 100%, za to, że ci ludzie, którzy z korupcją walczyli, którzy nie są przestępcami, którzy są szeryfami, symbolami walki z korupcją, są w więzieniu. No co, można być szeryfem, a jeżeli się przekracza uprawnienia, to wtedy się łamie prawo. Tak, zostali przez pana prezydenta ułaskawieni. Szkoda, że nie było to respektowane i tu zgadzam się z opinią krytyka Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie pana marszałka Krzysztofa Bosaka. Jeżeli nawet ludzie spoza PiSu czy sceptyczni wobec PiSu to mówią, to warto ich posłuchać. Natomiast chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że w tej chwili wszystko zależy od goodwill, dobrej woli lub braku dobrej woli ministra sprawiedliwości i rządu w tej sprawie. Jeżeli pan minister sprawiedliwości będzie chciał, żeby panowie Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik byli dalej w więzieniu, to oczywiście będzie mógł sprawę na żółwia, jak mówią urzędnicy, dać i ich z więzienia jeszcze przez wiele tygodni, miesięcy nie zwolnić. To jest taka trochę pułapka na rząd, dlatego że czytam ten artykuł 568 Kodeksu Karnego dotyczący ułaskawienia i tu jest powiedziane, że można rzeczywiście, prokurator generalny może dokonać wstrzymania wykonania kary lub zarządzić przerwę w jej wykonywaniu. Natomiast muszą być konkretne przesłanki, na przykład krótki okres pozostały do odbycia kary. A tak nie jest w tym przypadku. A zatem to nie jest tak, że potem ma całkowicie wolną rękę i może ich puścić tak, jak mu się podoba. Znaczy, ja myślę, że jednak ma i jeżeli z tego nie korzysta, to też jest to decyzja polityczna. Z punktu widzenia właśnie politycznego, eskalacji napięcia społecznego w kraju, lepiej byłoby, żeby panowie ministrowie, posłowie Kamiński właśnie zostali wypuszczeni. Ale jeżeli oni siedzą, to jeżeli dla was jest idealne zależy paliwo polityczne. Na eskalacji napięć, no to nie zostaną wypuszczeni. A czy to nie jest tak, że Kamiński i Wąsik za kratami to jest dla was idealne paliwo polityczne? Polityczne złoto? No nie kosztem ludzkiego cierpienia ich, bo przecież jeden z nich w tej chwili jest bardzo w poważnym stanie zdrowotnym. To znaczy, co ma pan na myśli? Ministra Kamińskiego?
Tak. A co się słyszymy? Dzieje? No, jego kondycja zdrowotna po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra. I to zagraża być może nawet jego życiu w przyszłości, w najbliższej przyszłości. Więc naprawdę sprawa to nie jest obszar gry politycznej, to kwestia także ich rodzin. Podkreślam jeszcze raz, prezydent miał prawo, co potwierdził tutaj obecny pan minister Rzepecki, miał prawo skorzystać właśnie z takiej formuły prawnej, skorzystał. I w moim przekonaniu teraz wszystko w rękach rządu ministra sprawiedliwości, a jeżeli można, jeszcze chciałem złożyć gratulacje, bo nie uczyniłem jeszcze panu ministrowi Tomczykowi za objęcie ważnej funkcji w rządzie. I tak poinformuję, że to jeden ze 101 ministrów, wiceministrów w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to rekordowa liczba ministrów, wiceministrów w historii polskich rządów. Miało być ich mniej. Dobrze, to jest troszeczkę nie jest temat. No, chwileczkę, dajmy do pana ministra Tomczyka. Czy panie ministrze, bo tutaj pan poseł Czarnecki wspominał o złym stanie Mariusza Kamińskiego, on przynajmniej na takim etapie, na jakim ja się zatrzymałem, on trafił od razu w Radomiu do więzienia na szpitalny, dlatego że głoduje. Wypowiedź wiceministra sprawiedliwości pani Marii Eichardt-Piwła, która nadzoruje więziennictwo. Każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna. Na chyba nie Dybuła. Prawo do wolności osobistej. Jest rozwiedziona z mecenasem Dybuła, ale używa tego drugiego nazwiska. Dobrze, może być Maria Eichardt, nie chodzi mi o jej nazwiska, tylko o wypowiedź. Pan minister Tomczyk, każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna. To jest wyraz empatii? Jak pan to ocenia? Ja pamiętam słowa Jarosława Kaczyńskiego wtedy, kiedy pielęgniarki protestowały w kancelarii premiera. Były równie idiotyczne. I on wtedy powiedział, że niezjedzenie kolacji to jeszcze nie głodówka. To idziecie tropem Kaczyńskiego? Jarosław Kaczyński. Ja nie znam ani szczegółów głodówki pana Kamińskiego. No, ale głodówka jest głodówka. No to głodówka co to jest... znaczy szczegóły? Od momentu zatrzymania, czyli jak zakładam, został zatrzymany we wtorek wieczorem, zakładam, że od tego momentu, przynajmniej tak deklarował. Tak zakładam. Nie mam tutaj żadnej wiedzy, rozumiem, że... A ja pytam panu o wypowiedź, nie o głodówkę Kamińskiego, o tę wypowiedź. Czy uważam, że powinna być bardziej empatyczna. Jakby jest kwestia pewnego jakby szanowania protestu, do którego każdy ma prawo. Ja na pewno nie jestem tym, który powinien to komentować, kwestię protestu politycznego. Natomiast, panie redaktorze, no, pan mówił o kwestii pana Kamińskiego wspomnianego i powiedział pan, że on napisał wniosek o ułaskawienie, prawda? W 2015 roku, Chciałbym, żebyśmy jakby zdawali sobie sprawę, że za tym wszystkim stoi jedno wielkie kłamstwo, za tym, o czym mówimy też teraz. Przytoczę krótkie sformułowanie pana Kamińskiego i pana redaktora Piaseckiego w sprawie ułaskawienia i wniosku, o którym pan mówi, że został napisany. Pan minister tu otwarza, ja mogę powiedzieć od razu, jeśli pan pozwoli, co Kamiński powie, że nie będzie składał wniosku o ułaskawienie. Nie interesuje mnie prawo łaski, mnie interesuje pełne uniewinnienie przed sądem. Bo w razie czego to prawda, łaski, ja jeszcze dodam wypowiedź... Nie interesuje mnie prawo łaski, mnie interesuje pełne uniewinienie. Jeszcze dodam, drodzy państwo, wypowiedź Mariusza Kamińskiego z czasu, gdy Aleksander Kwaśniewski pod koniec swojej kadencji ułaskawiał Zbigniewa Sobotkę, swojego współpracownika. Wtedy Kamiński bardzo krytycznie podchodził do ułaskawienia przez prezydenta polityków. Tak. Dobrze. Jeśli mogę tylko dokończyć. Ale ja mogę długo mówić o niekonsekwencjach polityków. Nie odtwarzajmy tutaj rzeczy z telefonu. Chciałbym dokończyć moją wypowiedź. Proszę bardzo. I pan Kamiński, który mówi, nie interesuje mnie prawo łaski, jednocześnie składa wniosek o łaskę. Pan prezydent, który de facto wszczynając postępowanie o ułaskawienie drugi raz, przyznaje się, że jego pierwsze postępowanie było nieskuteczne. Właśnie nie. Logika. Właśnie myślę, o to chodzi. Ale to dajcie powiedzieć panu ministrowi, jeśli mogę. Bardzo proszę. Jeśli pan minister Tomczyk. Kwestia pewnego logicznego zestawienia, o którym tutaj mówimy. No, naprawdę ciężko ułaskawić kogoś in blanco. Na przykład pana, panie ministrze, nie mógłby prezydent dzisiaj ułaskawić za przestępstwo, które nie zostało panu udowodnione i nie jest zamknięte wyrokiem. Drodzy państwo, ja mam jedną prośbę generalną. Nasi słuchacze i widzowie już dokładnie wiedzą, że są stanowiska dwa w sprawie ułaskawienia. Tak. Nie posuniemy tych spraw do przodu. Zastanówmy się, co będzie dalej w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Na przykład, kiedy minister Bodnar może wydać opinię na temat tego, czy powinni skorzystać z prawa ułaskawienia, czy nie. O to wnosi prezydenta.
to podnale, żeby jak najszybciej. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to jest to, co mówił pan redaktor. To jest kwestia decyzji sądu. Jeżeli pan marszałek Bosak mówi, że jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, to też jest sprawa w doktrynie wyjaśniona. Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się sprawami karnymi. Od tego są sądy. Proszę państwa, ale skończmy, jeśli państwo pozwolą, skończmy dyskusję na temat ułaskawienia. Wiemy, już nasi widzowie, słuchacze doskonale wiedzą, jakie są dwa stanowiska. Pytanie do pana, panie ministrze, czy Bodnar powinien jak najszybciej wydać opinię w sprawie tego, czy należy ułaskawić Kamińskiego i Wąsika? Prezydent i tak może ułaskawić bez względu na takie, jakie te opinie są. Ale powinny zostać przedstawione i oni, prezydent chciałby, żeby do czasu skompletowania tych wszystkich dokumentów wyszli z więzienia, a minister Bodnar się do tego nie pali. Uważam, że pan minister Bodnar bez zbędnej zwłoki przeprowadzi procedurę, która jest przewidziana w kodeksach. Ale czy powinien ich puścić teraz, zanim ta procedura zostanie skończona? Nie wiem, czy moje zdanie na ten temat nie byłoby próbą wywarcia wpływu na pana ministra Bodnara. Ja mam swoje zdanie, które wyraziłem. Uważam, że pan Wąsik i Kamiński to są przestępcy. To nie jest moje zdanie. No to czy rozumiem, że pana zdanie powinni siedzieć po prostu? Uważam, że jeżeli ktoś przekracza uprawnienia, a są państwa w Unii Europejskiej, gdzie za przekroczenie uprawnień grozi dożywocie, to moim osobistym zdaniem jest oczywiście to, że ci panowie powinni kontynuować odsiadywanie wyroku. No jakie to jest przesłanie dla społeczeństwa, jeżeli są równi i równiejsi? Jakie to jest przesłanie dla społeczeństwa, jeżeli jest wina udowodniona? Tu nie ma żadnego celu społecznego. Jest złamanie prawa, podsłuchiwanie na rympał. Ale ja na podobnej zasadzie mógłbym powiedzieć, prokuratura skierowała... Ale wiem, że pan panie mówi, redaktorze, że jakby pan mi mógł tylko pozwolić ja rozumiem, dokończyć. Mówi pan o równości wobec prawa. No to ja zwróciłem uwagę, że prokuratura w ostatnim czasie wysłała akt oskarżenia do sądu przeciwko 30 lekarzom ze Szczecina, twierdząc jednocześnie, że autorem procederu korupcyjnego w ich sprawie był, był marszałek Senatu Tomasz Grodzki, marszałek Senatu poprzedniej kadencji, ale nie mogą mu nic zrobić, bo jest ochroniony przez immunitet. No to jest równość wobec prawa, że on ma immunitet, czy to nie jest równość wobec prawa? Immunitet został przewidziany właśnie po to, żeby wtedy, kiedy na przykład prokuratura działa na zlecenie polityczne, senatorowie albo posłowie mogli zdecydować o tym, jaki jest dalszy bieg postępowania. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I każdy w tej sprawie będzie mógł wyciągnąć już niedługo własne wnioski. Wracając do tej sprawy, tu mamy do czynienia nie z jakimś oskarżeniem medialnym, czy z czymkolwiek innym. Mamy do czynienia z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który jasno powiedział, że panowie są przestępcami, więc chciałbym, żebyśmy nie mnożyli tutaj takiej dezinformacji, że tu w tej sprawie jest jakiś spór. No nie ma sporu, no ci ludzie zostali skazani. I co więcej, jeżeli ktoś uważał, że Donald Tusk wtedy, kiedy jest kampania wyborcza, wtedy, kiedy mówił o tym, że tutaj będą wszelkie konsekwencje zastosowane wobec tych, którzy łamią prawo, żartował, no to chciałbym rozwiać tu wszelkie wątpliwości. Pan mówi, żeby nie udawać, że jest spór. Ja mogę zastanawiać się, jakie jest tło tego sporu, ale proszę mi nie mówić, że nie ma sporu. Jest tak, Trybunał Konstytucyjny, prezydent i prokuratura mają zupełnie inne zdanie niż wy, więc ja nie mogę abstrahować od tego. No jest pewien spór. Możemy się zastanawiać, co jest jego tle, czy Trybunał polityka, czy nie. Trybunał Konstytucyjny przez żadną instytucję międzynarodową w tym składzie nie jest uznawany. No dobrze, wiemy, ale że są jest prezydent dublerzy. I jest prokuratura, pan, mamy prokuratora, pan minister Łukasz Rzepecki. Pan minister Łukasz Rzepecki, bardzo proszę. Pan minister Łukasz Rzepecki. Widać jasno i wyraźnie, że Platforma Obywatelska woli iść metodami siłowymi, a nie metodami konstytucyjnymi. To, co powiedział pan, panie redaktorze, że to jest inny mechanizm zastosowania przez pana prezydenta Andrzeja Dudę aktu łaski. Dlaczego? Dlatego, że pan prezydent w 100% zgadza się ze swoją decyzją podjętą w 2015 roku. Dlatego jest dłuższa procedura i pamiętajmy i widzimy to jasno i wyraźnie, że... Czyli żeby nikt, żeby nikt nie podważał tamtego ułaskawienia, prezydent nie idzie tą samą ścieżką, tylko idzie inną ścieżką, Tak, żeby teraz, teraz widzimy, panie redaktorze, że do wtorku było wszystko na szybko. Jak najszybciej, żeby panowie posłowie, panowie ministrowie, zostali schwytani i pozbawieni i trafili do więzienia. Po wtorku, kiedy
pan prezydent zwrócił się w trybie pilnym do prokuratora generalnego Adama Bodnara, żeby ten jak najszybciej zastosował przerwę do odbywania kary dla panów ministrów, to mamy sytuację odwrotną, że trzeba się zastanowić, trzeba poczekać. Nie ma, panie ministrze, na co czekać. Ale panie, chcę zapytać, czy pan uważa, czy pan uważa, ci panowie głodują i my w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie. Ale czy pan uważa, że Bodnar i minister Bodnar, prokurator generalny, zwleka? Panie ministrze, dobrze. Koleżanki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy pan uważa, że minister Bodnar zwleka z powodów politycznych? Tak, to jest sprawa polityczna. To nie jest sprawa prawna. Ta sprawa została zakończona w 2015 pan roku Krzysztof Bosak. Zastosowaniem prawa. Bardzo proszę, to jest czysto i wyłącznie sprawa polityczna, o której mówił, ostatnie zdanie, o której mówił premier Donald Tusk w kampanii wyborczej. Sprawa polityczna. Pan marszałek Bosak, bardzo proszę. Co do zatrzymania, bo się nie wypowiedziałem w tej kwestii. Uważam, że bardzo źle się stało, że to zatrzymanie nastąpiło w Pałacu Prezydenckim. Żeby było jasne, to jest wina wszystkich zaangażowanych w ten proces. Niepotrzebnie pan prezydent zaangażował swój urząd i pałac prezydencki w coś, co mogło wyglądać na robienie jakiegoś azylu przed wykonaniem kary zasądzonej. To jest nieprawda. Ja mówię, że to mogło tak wyglądać. Ja uważam, że rząd się pospieszył. Po prostu ci panowie pan czekali pan na dokończenie spotkania z panem prezydentem. Jasne, oczywiście ten dzień, kiedy mieli być aresztowani. Ministrze, tak pan musi powiedzieć, natomiast wszyscy... Taka jest prawda. No tak. Dlaczego policja weszła? Bo się spodziewaliśmy, że to może potrwać do końca kadencji prezydenckiej, prawda? Takie były przypuszczenia. Natomiast rząd się moim zdaniem pospieszył. Naprawdę pan przypuszcza, że przez półtora roku, 20 miesięcy... No pewnie, byłaby absolutnie filmowa historia i w ogóle bym się nie zdziwił. Ja uważam, że trzeba było dać szansę prezydentowi na zrealizowanie tego scenariusza. Wtedy mielibyśmy jasność co do jego intencji. Tak, Krzysztof Bosak uważa, że naruszenie powagi państwa polskiego poprzez naruszenie zaufania pomiędzy prezydentem a jego ochroną, bo w tle było prawdopodobnie, jak słyszymy z doniesień medialnych, polecenie wydane przez ministra Kierwińskiego Służby Ochrony Państwa, żeby od ogrodu tą policję wpuściła wbrew personelowi prezydenckiemu. Bocznym wejściem, tak. No od strony BBN-u, czyli od ogrodów prezydenckich. Jeżeli to jest prawda, no to mamy do czynienia z intrygą na szczytach służb, szczytach władzy, która rujnuje jakiekolwiek zaufanie, rujnuje też klimat jakiejkolwiek współpracy między prezydentem a rządem. A sam byłem świadkiem w trakcie zaprzysiężenia, że prezydent podchodził z życzliwością, otwarcie, zapraszał na rozmowy, naprawdę nie robił żadnych uwag, nie robił jakichś przykrości, złośliwości, nic z tych rzeczy. No ale po takiej akcji to moim zdaniem klimat do jakiejkolwiek współpracy jest zrujnowany. To jest szkoda. Szkodą jest to, że poszły za granicę wiadomości jak z Republiki Bananowej, typu dwóch ministrów zatrzymanych w trakcie Pałacu Prezydenckiego, jak prezydent był na spotkaniu z opozycjonistami z Białorusi. To się nie powinno w ten sposób odbyć. Powinny być najpierw jakieś rozmowy pomiędzy szefem MSW i szefową Kancelarii Prezydenta. Jakby one się skończyły fiaskiem, no to wtedy można byłoby to uzasadnione, tak? Ale dopiero wtedy. Wszyscy są równi wobec prawa, i pan Wąsik, i Kamiński. Ale jest jeszcze dobro państwa i różne sprawy można załatwić w różnym stylu. Nie ma kompromisu w sprawie prawa. Jeżeli jest wyrok sądu... Ale pan to mówi w sytuacji, kiedy łamiecie prawo, łamiecie je w TVP, łamiecie je w różnych miejscach. Występuje pan jako państwowiec. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli jest wyrok sądu, który mówi o doprowadzeniu do zakładu karnego, wyjmuje jeden fakt, drodzy państwo, pani Magdalena Biejat, ja mam od razu do pani marszałek jeszcze jedną prośbę. Tak. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że prezydent i premier znaleźli się na wojennej ścieżce, bo jest nowy front dodatkowo oprócz sprawy Wąsika i Kamińskiego. Otóż Adam Bodnar jako prokurator generalny ogłosił, że pozbywa się pochodzącego z nadania Prawa i Sprawiedliwości prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Bodnar wkroczył w piątek do prokuratury krajowej i oznajmił Barskiemu, że został przez Zbigniewa Ziobrę powołany, obsadzony na tym stanowisku w sposób nieprawidłowy, a zatem zajmował je nielegalnie. Barski, a nie myśli ustąpić, słyszeli państwo z wiadomościach Radia Z, zamierza urządzić blokadę i nie wpuścić swojego następcy powołanego przez Bodnara do prokuratury krajowej, a zatem mamy jeszcze wojnę między prokuratorą generalną, prokuratorą krajową. Prezydent jednoznacznie stoi po stronie Barskiego, bo żeby formalnie, jeśli chodzi o prawo... Stoi po stronie prawa, panie redaktorze. Żeby artykuł 14 Prawa i Sprawiedliwości. Ale myślę, że to pozwolą państwo powiedzieć, pani marszałek, bardzo proszę.
Tak, chciałam krótko odnieść się do poprzedniego wątku, jeśli pan redaktor pozwoli, naprawdę krótko, bo pan Bosak mówił o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście one są, ale zwracam uwagę, że w tej sprawie wypowiadał się też Rzecznik Praw Obywatelskich, który mówił wyraźnie, że w przypadku, kiedy mamy różne sprzeczne wyroki i orzeczenia sądów i Trybunału Konstytucyjnego, decyzja należy do sądu. Przejdźmy do tej wojny o prokuraturę, bo ona może zupełnie państwo. Tak, zarówno ta sprawa dotycząca panów Kamińskiego i Wąsika, jak i sprawa dotycząca prokuratury pokazuje bardzo wyraźnie, w jak trudnym momencie znalazło się państwo polskie dzisiaj. Dobrze, ale pani senator, pani marszałek, zapytam konkretnie, czy Bodnar pani zdaniem miał prawo odwołać Dariusza Barskiego z szefostwa prokuratury krajowej? Powtarzam, Barski zamierza zablokować wprowadzenie nowego prokuratora krajowego. Tak, jak rozumiem, z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości prokurator generalny, minister Bodnar, nie odwołał prokuratora Barskiego, tylko stwierdził nieważność jego powołania. Dobrze, a prokuratura twierdzi, prokuratura krajowa kierowana przez Barskiego, że przepisy, na które powołuje się prokurator generalny, czyli Bodnar, od początku obowiązywania prawa o prokuraturze nigdy nie były kwestionowane. A zatem twierdzą, że ta decyzja nie ma żadnych skutków prawnych. No i co, prokuratury będą sytuacji, nawzajem policję na siebie wzywać? Nie można komunikatem ukryć ustawy. I jesteśmy, ale nikt nie mówi o uchyleniu ustawy, jak rozumiem. No to jest przepis, podstawa do tego działania. Teraz ja uważam, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy w sytuacji głębokiego konfliktu i kryzysu, który został wywołany przez Prawo i Sprawiedliwość takim meblowaniem sądownictwa i prokuratury, jako się wydarzyło w poprzedniej kadencji. Ale jest pani przedstawicielką koalicji, więc popiera pani działanie Bodnara w tej mierze, czy pani nie popiera? Ja uważam, że ja biorę za dobrą monetę komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości. Uważam, że w sytuacji, w której zastosowano przepisy do powołania z powrotem ze stanu spoczynku prokuratora Barskiego, które nie funkcjonowały w tym czasie, uważam, że minister Bodnar miał prawo w takim razie uznać za nieskuteczny akt powołania pana prokuratora. Ryszard Czarnecki, drodzy państwo, tylko powiem, że chodzi o to, że Barski był w stanie spoczynku i w roku 2022 został przywrócony do służby przez Ziobrę. Bodnar twierdzi, że na podstawie przepisów, które nie obowiązują. Natomiast zwracam tylko uwagę, że tutaj nie mówimy o prostej zasadzie, że to jest jakiś ząb za ząb i trzeba teraz wymienić swoich na naszych. Tylko mówimy o sytuacji, w której prokurator generalny Zbigniew Ziobro meblował prokuraturę w taki sposób, żeby spełniała jego cele polityczne. Prokuratura Krajowa dostała dodatkowe, specjalne uprawnienia tuż przed końcem kadencji po to, żeby zabezpieczyć interesy to polityczne zabezpieczenie, Prawa i Sprawiedliwości. Czyli odwołanie prokuratora krajowego, do którego potrzebna jest opinia prezydenta, to ten wątek dotyczący opinii prezydenta został rzeczywiście dołożony przed wyborami. Moim zdaniem, bo to jest bardzo ważny element tego całego sporu. I oczywiście ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że jesteśmy dzisiaj w bardzo, bardzo trudnej sytuacji i nie jest tak łatwo ją rozwiązać. I ja uważam również, że w tej sytuacji głębokiego kryzysu zaufania różnych obywateli do różnych instytucji publicznych, w których jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby różne instytucje, już to się zaczyna dziać, różne instytucje państwa przestają uznawać siebie nawzajem, konieczne jest, żebyśmy wszyscy zrobili jednak krok w tył i zastanowili się, co możemy z tym zrobić. To jest doskonałe pytanie. To nie jest pytanie, na które jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć dzisiaj w tym studiu. Uważam natomiast, że rozpoczęcie debaty, chociażby, być może w mniejszym temacie, na temat chociażby mediów publicznych, dobrze, być może byłoby mówimy, dobrym krokiem, mamy ale potrzebujemy rozwiązania głębokiego konfliktu zaufania ludzi do państwa i kryzysu, dialogu między instytucjami publicznymi. Barskiego, Robert Hernat i Michał Ostrowski skierowali doniesienie do prokuratury przeciwko prokuratorowi generalnego. Proszę mnie nie pytać, do której prokuratury, czy bardziej Barskiej, czy bardziej Bodnara. Zwracam tylko uwagę to do pana Ryszarda Czarneckiego, że Michał Ostrowski jako zastępca prokuratora krajowego został powołany pod koniec listopada, czyli półtora miesiąca po tym, jak PiS przegrał wybory, został człowiek powołany na zastępcę prokuratora krajowego. Jak pan ocenia ten konflikt? No, przede wszystkim zwracam uwagę, że pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, postępując tak, jak postępuje, zaprzecza własnym działaniom sprzed dosłownie kilku dni, bo wówczas pan minister sprawiedliwości zwrócił się do pana prokuratora krajowego Dariusza Borskiego z
prośbą, sugestią, niepotrzebne skreślić, wezwaniem, żeby ten zrezygnował. Skoro wtedy się zwracał do niego, to znaczy, że wówczas pan minister sprawiedliwości miał poczucie, że nie można w żaden inny sposób go odwołać, tylko na skutek jego, pana prokuratora krajowego, własnej osobistej decyzji, no, przyznając się do swoistej bezradości w tym zakresie. Dobrze, ale kto pana zdaniem będzie prokuratorem jutro? Prokuratorem jest krajowym jest pan Dariusz Barski, bo nie został odwołany przy jakiejkolwiek podstawie prawnej. Zresztą zwracam uwagę na dziwny dysonans w tej kwestii w samym rządzie. Pan premier Tusk w wywiadzie, który tutaj zresztą był przed chwilą cytowany, powiedział, że decyzję podejmuje minister Bodnar, a minister Bodnar, gdy został zapytany, na jakiej podstawie, kto podjął decyzję o odwołaniu prokuratora krajowego pana Dariusza Barskiego, powiedział, że premier Tusk. Chciałbym wiedzieć, kto tą decyzję podejmuje, bo premier mówi, że minister mówi, że premier, i ten ping-pong bardzo się nie podoba. Bardzo proszę, krótko, Cezary Tomczyk. Jedno jest pewne, ludzie w wyborach parlamentarnych powiedzieli dość rządowi PiSu i ludzie, którzy byli i zasiadali w rządzie PiSu, nie są w stanie zaakceptować tego prostego faktu, że ludzie powiedzieli w tej sprawie dość. To jest Ale czy będziecie odwoływać tak wszystkich, jak leci ludzi PiSu, nie oglądając wszystko, szczególnie co na będziemy robili zgodnie z prawem. Ja mam pełne zaufanie do pana ministra, Bodnara. Druga sprawa, jeżeli chodzi o pana prokuratora Barskiego. Pan prokurator Barski został powołany na podstawie nieważnych przepisów, więc trudno, żeby jego powołanie było skuteczne. Czy jego decyzje w ciągu ostatnich, od 2022 roku, kiedy był prokuratorem krajowym, czy jego decyzje pana zdaniem są nieważne? Wszystkie? To jest decyzja i interpretacja, która będzie należała do ministra sprawiedliwości. Jeżeli nie był prokuratorem krajowym dobrze powołanym, to jego decyzje są nieważne. Ja nie będę zabierał głosu w sprawie nie swoich kompetencji, bo ja tej sprawy nie badam. Ja jestem w stanie ją ocenić z punktu widzenia politycznego i pewnego faktu. Natomiast i trzecia sprawa, wie pan, to jest w ogóle generalny problem, to od czego zacząłem, że ten krzyk ludzi, którzy dzisiaj już nie są w rządzie, uważają, że nadal w tym rządzie są i rządzą państwem, jest przeolbrzymi, my go widzimy, jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, ale to nic nie zmieni, bo taki jest wyrok wyborców. Według PiSu, wie pan, w Smoleńsku był zamach, TVP jest własnością Kaczyńskiego, a ludzie PiSu są ponad prawem. Więc też w tej sprawie chciałbym wszystkich rozczarować, bo tak nie jest. Pan nikt minister będzie, Łukasz Rzepecki, ja tylko nadmieniam, drodzy państwo, że Dariusz Barski kandydował z Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku, nawet krótko był posłem, jego mandat został unieważniony skutecznie, dlatego że nie można być prokuratorem i posłem. Ostatnie zdanie. Wiele można powiedzieć o prokuraturze pana Zbigniewa Ziobry pod jego wodzą, ale chyba co do tego wszyscy się zgodzimy, że nie miała ona nic wspólnego z niezależnością. My musimy przywrócić stan zgodny. Teraz będzie bardziej niezależny. Wolnością i demokracją. Bardzo proszę, pan Łukasz Rzepecki, bardzo proszę krótko, bo jeszcze chciałbym artykuł 14 prawo o prokuraturze prokuratora krajowego oraz pozostałych zastępców prokuratora generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą. To zostało wprowadzone przed wyborami. A to nie ma znaczenia, obowiązujące prawo. Po pierwsze, nie ma takiej instytucji jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego. Jest prokurator krajowy, jest nim pan prokurator Dariusz Barski. Nie odwołaliście pana Dariusza Barskiego, pana prezydent, panie Misze, chwileczkę, nie uznaje zmiany i uważa, że Barski jest nadal prokuratorem krajowym. Tak, oczywiście nie uznaje zmiany, bo ta zmiana jest niekonstytucyjna. Jutro pan prezydent Andrzej Duda z panem premierem Donaldem Tuskiem o godzinie 11 się spotykają i również będą na ten temat rozmawiać. Pan Krzysztof Bosak kończąc. Wasserman był pełniącym obowiązki prokuratora krajowego z decyzji Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. W porządku prawnym trochę, dokładnie, panie ministrze. Pan Krzysztof Bosak, bardzo proszę, Konfederacja. Inne ustawy. Ja powtórzę, żeby widzowie, słuchacze mogli zrozumieć, co tu się dzieje jeszcze raz, i widzowie, tak, że Platforma chce rządzić tak jak PiS, z tym samym zakresem władzy.
a nawet ostrzej i szybciej, nie mając analogicznego mandatu demokratycznego, czyli wygrywając z koalicjantami wybory parlamentarne, ale przegrywając uprzednio prezydenckie. Tutaj zmiany są potrzebne albo żeby w ustawie, albo żeby robić decyzję, podpis prezydenta. Dobrze, kto jest pana zdaniem prokuratorem krajowym? Zadam ten sam człowiek. Ten komunikat to są jakieś kompletne bzdury. Nie, przecież sam ten obecny minister sprawiedliwości, sam tego człowieka, co teraz go próbuje w to miejsce umieścić, wciągnął go decyzją tego, który twierdzi, że teraz nie był. To trzeba naprawdę być pozbawionym rozumu i godności człowieka, żeby dostrzec w tym logikę. Oni działają w ten sposób, że nie mogąc zmienić ustaw, bo się boją weta prezydenta i nie mając podpisu prezydenta pod różnymi procedurami, wymyślają jakieś triki prawne, że niby coś nie obowiązywało. Tu odkryją wadę prawną, tam wymyślą, tu zmienią interpretację. To jest dużo bardziej po bandzie niż to, co robił PiS. I moim zdaniem powinniście zrobić krok wstecz i albo zacząć działać zgodnie z prawem, albo przyznać, że pewnych rzeczy nie możecie zmienić. Dokładnie tak wszyscy to analizowali przed wyborami, że jak wygracie wybory, to będziecie mieli w wielu sprawach związane ręce, bo prezydentem jest Andrzej Duda. Wyborcy by to zrozumieli, gdybyście poszli i zaczęli negocjować z prezydentem. Ewentualnie powiedzieć, prezydent chroni wszystkie pisowskie układy, nie możemy wziąć za to odpowiedzialności. Nie wiem, zrobimy tak albo tak. Ale wy nie chcecie w ten sposób zadawać. Jutro nas czeka, łamanie prawa. Wiecie, uchylać komunikatem ministra ustawę. Tak się nie robi. Tak nie można. Jutro nas czeka nas wojna i wezwania policji. Chcę to bardzo jasno powiedzieć. Wygrajcie wybory krajowej. Moimi państwa gośćmi byli pani Magdalena Biejat, pan Cezary Tomczyk, pan Ryszard Czerniecki, pan Krzysztof Kubarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.